Najbliższą okazję do wykonania cytologii mieszkanki powiatu ostrowieckiego będą miały 27 i 29 czerwca. Dzięki dobrej współpracy powiatu ostrowieckiego ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, już po raz kolejny mamobus i cobus z Centrum Onkologii będzie gościł na terenie parkingu przy Starostwie Powiatowym. Zapraszamy wszystkie kobiety, które mogą skorzystać z programu, by badały się, by brały udział w programach profilaktycznych. Badanie cytologiczne przeznaczone jest dla pań w wieku od 25 do 59 lat. Z kolei pani w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania, mogą zgłosić się na mamografię. Mamobus przyjedzie do Ostrowca Świętokrzyskiego 3 i 4 lipca. Panie, które chcą skorzystać z akcji badań mammograficznych i cytologicznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia finansowanego przez NFZ, muszą zarejestrować się na wskazanych numerach infolinii, czyli zarówno infolinii cytologicznej, jak i infolinii mammograficznej. Panie, które we wcześniejszych akcjach skorzystały z badań mammograficznych i cytologicznych, powinny zgłosić się do referatu zdrowia w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim po odbiór wyników badań.